Pierwszy Gwizdek, Jewginia Adamowisa w roli trenera, czy też zawodników rezerwowych. Out dla Polonii, wrzutka na pole karne. Czy ktoś tutaj to sfinalizuje? Jeszcze nie koniec. Tak, Stefanowicz i Kraska. Kryszak na dobrej znowu wysokości piłka. Mysiak uderzał na bramkę i Stefanowicz. Uruchomiony na lewej stronie Uszalewski. Dobre dośrodkowanie na Kraskę i tutaj pojedynek główkowy. Gęsto teraz przed bramką Polonii. Dośrodkowanie na krótki słupek. Górka nie trafił czysto w futbolówkę. Jeszcze Będzieszak. No, w polu karnym znowu szóstka zawodników gospodarzy. Roszak, dośrodkowanie. No i tutaj Bartosz Poloczek. Kraska rozpędza się na lewej stronie. Pokazuje się też Aleksandrowicz. Aleksandrowicz do prawej nogi. Aleksandrowicz, podbita piłka przez Gbamajamę. Jeszcze Stefanowicz w okolicach pola karnego. Stefanowicz lewą nogą strzał i tutaj blisko prawego słupka. Z numerem trzecim. Urmański z rzutu wolnego na pole karne. Niezła centra poprzeczka po uderzeniu Patryka Aleksandrowicza. Naprawdę dobrze gra głową popularny Aleks Kopcińskiego, który przyjmuje tę piłkę, a rusza z kontrą Polonia. Bartoszak do prawej strony. Jest strzał Solarka. Obronił piłkę Bartosz Poloczek. To była dobra kontra gospodarzy. Centra na pole karne. Był tam Otuszewski, uprzedził go jednak Daniel Ciach. I to jest rzut karny dla Polonii. Taka jest decyzja Jewginia Adamonisa. Stracił jeszcze ani jednej bramki. Bartoszak, 1-0. Polonia obejmuje prowadzenie z Elaną. Pewnie wykonany rzut karny przez napastnika gospodarzy. Poza pole karne, no i teraz Będzieszak mógł popełnić bardzo prosty błąd. Gajda, przeszła ta piłka przez Solarka. Gajda na pole karne, to będzie okazja dla Bartoszaka. Poloczek, kapitalna interwencja, jeszcze Uszalewski przed bramką. Co się stało teraz pod Świątynią Toruńską? Niezła centra Urbańskiego, nie udało się nikomu tego zakończyć. Kopciński, jeszcze Mysiak. Zablokowali to, ten strzał. Kryszak teraz od lewego narożnika. Dobre dośrodkowanie i gol! 1-1. Fenomenalne wykończenie całej sytuacji przez Aleksandra Tomaszewskiego. No to była centra wręcz idealna Kryszaka. Bo jednak na papierze to faworytem była Elana w tym meczu. Kryszak do prawej strony. Kopciński. Niezłe dośrodkowanie. No i tutaj Kozłowski. I Molewskim. Długie wybicie w kierunku Bartoszaka, wychodzi z bramki i z pola karnego Poloczek. To nie jest pewna interwencja, Bartoszak. No ta piłka była kompletnie nieposłuszna ani jednemu, ani drugiemu zespołowi. Ani oddać strzału, ani gdzieś tutaj podać w kierunku bramki. Poloczek ma piłkę i to jest koniec tego meczu. Remis w pojedynku pomiędzy Polonią a Elaną. Wydaje mi się, że poniekąd jednak jest to remis zasłużony.